Maskarada. Przegląd teatrów ożywionej formy to pierwsza edycja przeglądu najciekawszych spektakli ostatnich lat. Ukazuje, jak różne maski przywdziewa współczesny teatr. Rzeszowskiej publiczności zaprezentowano przedstawienia dla dzieci i dorosłych, wielkie widowiska plenerowe i spektakle kameralne. Od kiedy zacząłem pracować w Teatrze Maska, miałem taki właśnie mały plan, żeby taka impreza się tutaj odbyła. Wydaje mi się, że doda to wielu kolorów właśnie naszemu miastu. Na mapie teatralnej tak naprawdę Polski w tym regionie nic takiego się nie działo, więc myślę, że chcieliśmy też taką lukę wypełnić. Wszystkie przedstawienia łączy jedno – ożywiona forma jako jeden z podstawowych środków wyrazu. Ostatni tydzień maja był w Rzeszowie wielkim świętem teatru. Zadowoleni byli zarówno aktorzy… Czy podoba wam się Rzeszów? Rzeszów, da. Na skolkę my widzieli, niemnożka, da. My zawtra jeszcze będziemy gulać i smatrzeć, obiecatelnie wszystko posmotrim. Jak i widzowie w różnym wieku. Mi się najbardziej podobało, jak kura uciekała przed osłem, przed osiołem. Mi się podobały malutkie kurczaczki, kurka i kogutek. Mi się podobało, jak kozioł wpadł w drabinę.